Zdrowia, Polko i Polaku. Może się dziwicie, dlaczego w takich barwach narodowych, biało-czerwonych jestem, no ale zaraz wyjaśnię. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Jakiś czas temu kupiłem taką książkę Polish Prince, czyli polski książę, o piosenkarzu Bobby Vinton. Bobby Vinton. Jego matka nazywała się Studzińska, ojciec się nazywał, zmienił nazwisko z Vintula na Vinton. No i on, co on śpiewał? On śpiewał znane w 1973 roku chyba Moja droga, ja cię kocham. No, Moja droga, ja cię kocham. Zawładnęło Ameryką. W Polsce śpiewali to, na weselach śpiewali. Do tej pory jest w miarę popularne chyba. Wodecki śpiewał i tak dalej, i tak dalej. No i czytając tą autobiografię, doszedłem do wniosku, że po prostu Polacy są troszeczkę za... No, nieśmiali, czy jesteśmy troszeczkę za mało przebojowi. Człowiek, piosenkarz, który śpiewał, urodził się w 1935 roku w Pittsburghu. Matka go wychowywała, babcia wychowywała, ojciec był z Litwy, Litwinem. Matka, jak wspomniałem, Studzińska, czyli Polka. Chodził do polskiej szkoły, miał chrzest, tam bierzmowania, tego rodzaju komunie. Także był wychowany w duchu, powiedzmy, katolickim. Właśnie w tej kościele szkoła była polska i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki czysto niedaleko Pittsburgha, polska rodzina. No, był uzdolniony muzycznie. Ojciec też był piosenkarzem. On śpiewał. Syn, czyli Bobby Vinton, on skończył uniwersytet. Skończył uniwersytet w zasadzie płacąc za te swoje czesne tym, co zaśpiewał czy zagrał. Miał dużo przebojów. Wielomilionowe płyty były sprzedawane. Blue Velvet. Także poszukajcie. Ja zrobię później listę tam na dole, co on tam śpiewał. Moja droga, ja cię kocham. Roses are red i tak dalej. Mr. Lonely. Także to są straszne, wielkie przeboje. Wielkie przeboje i Polacy sobie z tego nie zdają sprawy. No ale to jest też człowiek, czuł się Polakiem. No i on, moja droga, ja cię kocham, no to doszedł do przekonania, że powinien zaśpiewać coś po polsku. No tam babcia mu sugerowała właśnie, dlaczego on po polsku nie śpiewa. Proponował te piosenki innym różnym tym swoim menadżerom i tak dalej, no to powiedzieli, że powinien śpiewać w zasadzie po francusku, bo to by było bardziej romantycznie. No a on jednak się przekonał, że ta jedna prosta linijka, moja droga, ja cię kocham, no to jest coś bardzo ważnego dla niego. On miał ma pięcioro dzieci, no bo cały czas żyje. Żonę pobrał się z żoną, w zasadzie to taki sweetheart, czyli dziewczyna ze szkoły średniej, pomimo że miał tą karierę, występował na całym świecie, występował w Las Vegas i tak dalej. No ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tej polonijnej, czy tej polskości, że nie potrafimy się jakoś tak przebić. Jak popatrzeć na kongres, popatrzeć na Izbę Reprezentantów, senatorów i tak dalej, no to Polacy unikają tego. Popatrzeć, powiedzmy, na ilość ludzi nawet w policji, czy w straży pożarnej, czy w urzędach. Nie pniemy się tak bardzo. No jest trochę Polaków na uczelniach, profesorów, umysły ścisłe. I tego rodzaju rzeczy, ale w polityce jednak nie. W sprawach społecznych, jakichś takich obywatelskich też nie. Po prostu człowiek pracuje, odpoczywa i nie angażuje się w to wszystko. Jest to dosyć przykre. No i właśnie druga sprawa to jest Trump. Jak widzicie z tyłu, mam czapeczkę Make America Great Again, no i ta nalepka to jest z jednego spotkania przedwyborczego, na który poszedłem, kiedy
Trump jeździł po Ameryce, właśnie tłumaczył, dlaczego republikanie, konserwatyści, dlaczego Bóg, honor i ojczyzna powinni zapanować znowu w Ameryce, zapanować, no, powrócić, a nie Clintonowa, no i został wybrany. No i my jako Polonia powinniśmy coś robić. Ja nagrywałem filmiki z wiosny, w Bostonie były protesty Stop 447, no i właśnie to jest to, do czego nawiązuję. Ta polskość 447 i Trump. Jeżeli mieszkasz w Ameryce, no to jest taki numer telefonu, gdzie można wysłać tekst czy SMS. Numer jest 88022. No i tam w zasadzie to jest, SMS-y są wysyłane do ludzi popierających Trumpa, ludzi, którzy deklarowali się, że chcą pojechać, powiedzmy, na jakieś tam spotkania z nim, ludzi, którzy dawali jakieś tam donations, czyli donacje. Także jest to taka forma komunikacji. Oni wysyłają teksty, jeżeli mają jakieś tam plany, czy zbiórki pieniędzy, czy jakieś informacje, żeby głosować, czy coś zrobić, tego rodzaju. No ale można im odesłać z powrotem. No i właśnie to jest to, co ja bym prosił wszystkich, żeby robili. Numer jest 88022. Żeby tam się zasubskrybować, czy żeby oni zaakceptowali ten twój numer telefonu, no to trzeba wpisać Trump drukowanymi literami, no i to pójdzie do tego 8802. Po jakimś czasie wróci tekst, że trzeba wpisać kod pocztowy. No i w zasadzie się odsyła. No i jest się na ich liście tych subskrybentów. No ale co ja bym proponował? No proponowałbym, żebyśmy my jako Polonia z całej Ameryki, dużo nas to nie będzie kosztowało. To nas nie będzie kosztowało po prostu zrobić to i wysłać. No i zrobić ten pound sign, czyli ten poczwórny krzyżyk i wpisać stop 447 i wysłać. No i a drugi tekst, który trzeba wysłać, no to zrobić ten podwójny krzyżyk, pound, make Poland great again. No i też wysłać. No i chciałbym, żeby to była lawina. Chciałbym, żeby po prostu Polacy pokazali, że jesteśmy, powiedzmy, czynni, tak? Dużo ludzi nie ma czasu, żeby jeździć, powiedzmy, do Waszyngtonu czy protestować. No są ludzie, szczególnie na przykład w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie jeżdżą. Rola ma tam paru gości, powiedzmy, z Nowego Jorku, którzy właśnie walczą. No ale zmobilizować masy to jest trudno. Każdy pracuje, każdy ma swoje jakieś problemy, no ale co my Polacy możemy zrobić? My powinniśmy zacząć wysyłać e-maile, powiedzmy, do swoich reprezentantów w swoim stanie. Ci reprezentanci, którzy napisali, powiedzmy, była ta, zanim ta ustawa 447 w Izbie Reprezentantów została podpisana przez Trumpa, bo wszyscy kopią Trumpa, że on to ustanowił, tak, że mógł odrzucić, a nie odrzucił. No ale w zasadzie tą ustawę zaproponowali demokraci, no było paru republikanów, ale z reguły żydowskiego pochodzenia i oni to przepychali. 447, no to było przepychane, powiedzmy, przez kongres, przez żydowskich przedstawicieli, no i później Trump po prostu podpisał. No, mógł nie podpisać, no, ale podpisał. Także, że w zasadzie my powinniśmy, Polonia powinna wysyłać e-maile do tych reprezentantów. Teraz senatorzy napisali 88, to jest strasznie dużo, na 100, tak? Na 100, żeby jednak Polskę ścigać, żeby ścigać na temat tego 447. No ale to też nas jako Polonie powinniśmy w zasadzie
zrobić listę wszystkich tych senatorów, no i Polacy powinni zacząć do nich wysyłać e-maile. Prędzej czy później zrobi się jakaś taka lista, ktoś na pewno przysiądzie, posprawdza te dane, kontakty w Waszyngtonie do tych senatorów, no i to opublikuje, no i Polacy w Polonii powinniśmy jakoś działać. Co ja na dzień dzisiejszy proponuję, jako początek, właśnie wysyłać to poczwórny krzyżyk, ten pound, stop 447. Nie denerwujcie się, jeżeli będzie tak, że was odsubskrybują, no to wysyłajcie jeszcze raz Trump, zasubskrybujcie, no i jeszcze wysyłajcie. Mam nadzieję, że ten automat jakiś cokolwiek odsubskrybowuje, no to ludzie tam się zorientują, prędzej czy później to dojdzie to do Trumpa, że jest powiedzmy dziesiątki tysięcy tekstów tego rodzaju, czy setki tysięcy. Mam nadzieję, że to pójdzie w setkach tysięcy. No ale jak ma się wziąć setki tysięcy, no to wam powiem, jak ja to widzę. No ja po prostu teraz napiszę w tym opisie tego filmiku to podsumowanie, a wy po prostu kopiujcie i rozsyłajcie, powiedzmy to po kanałach, które czytacie, rozsyłajcie to, wrzucajcie to jako wiadomości, tak? Część powiedzmy stron YouTube'owych będzie kasowała, część ma przyblokowane rozsyłanie czy pokazywanie wiadomości powiedzmy ze stroną YouTube'a, no bo ja tam chyba dam wniosek czy adres mojego filmiku, no ale w zasadzie możecie też kopiować wszystko bez adresu YouTube'owego, który przekierowywuje do mojego filmiku, także to jest dobrze, jeżeli by ludzie odwiedzali ten mój kanał, no ale możecie też kopiować tylko ten tekst, żeby wysyłać tą odezwę, czy tą powiedzmy prośbę, czy żeby to się działo. No, w Polsce, w Ameryce są dziesiątki milionów Polaków. Właśnie ten Bobby Vinton nawet w tej autobiografii, jak on opisywał, kiedy się przyszykowywał do tego śpiewania, czy opublikowania, czy wydania Moja droga, cię kocham, no to właśnie wspominał, że w Polsce deklarowało się 60 milionów ludzi pochodzenia polskiego. I to było powiedzmy 50 lat temu, w 70 którymś roku. Także pochodzeniem, no ale tam ludzie, którzy są zaangażowani, no to najbardziej ci, którzy powiedzmy wyemigrowali, się urodzili w Polsce, no. Te drugie pokolenie, no to już raczej nie będzie tak intensywnie walczyło o to, żeby dać znak Trumpowi. No ale to jest moja propozycja. Nic to nie kosztuje, no tam ten przesyłka tego SMS-a, tego tekstu, no to jest w ramach tego przesyłania. Nie poddawajcie się, jeżeli pójdzie łatwo, no to pójdzie, jeżeli was odsubskrybują, to zróbcie jeszcze z jeden czy z dwa podejścia, no i zobaczymy, piszcie, czy się udało, także Polonio, nie poddawaj się. No i pamiętaj jeszcze, Polaku, jeżeli jesteś w Ameryce, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na demokratów, nie głosuj na Obamę, na Clintonów, na Sandersa, nie głosuj na nich. To są po prostu socjaliści, którzy 100 lat po rewolucji sowieckiej po prostu na spokojnie, bez walki wprowadzają komunizm i socjalizm w Ameryce. Widać przecież, co się dzieje. Cenzura się dzieje, po prostu zamordyzm się dzieje, rozluźnienie, moralność upada. No, to, co się dzieje z grupą Alfabetu, no to jest po prostu wstyd i hańba. Także wiecie, co robić. Rozsyłajcie to, co pokażę na dole tutaj, a jeżeli zapamiętacie, to numer jest 88022. Wysłać, żeby dostać subskrypcję Trump, a później wysyłać pound,
Poczwórny Krzyżyk, stop 447. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek, dzyń, dzyń. O codziennych filmikach. No te filmiki właśnie dzisiaj nie było. Dolary wyborcze, podatki, jedzenie darmowe, bezmięsne mięso, komunikacja. No staram się opowiadać o Ameryce tak jak wydawałoby mi się, że ja chciałbym posłuchać. Do następnego.